Monarchia to, najogólniej mówiąc, stan, w którym brak jakiejkolwiek władzy. Za tym terminem kryje się jednak o wiele bardziej złożona koncepcja, którą wielu ludzi w historii świata próbowało zrealizować w życiu społecznym i politycznym. Czy anarchia może się udać? O anarchii możemy mówić albo jako o tymczasowym stanie braku władzy, albo jako o formie organizacji życia społecznego. W pierwszym przypadku to, co nazywamy anarchią, to najczęściej po prostu chaos i zamieszki. Nas natomiast najbardziej interesować będzie anarchia jako pomysł na życie społeczne. Zastanowimy się, czy społeczeństwo pozbawione władzy politycznej i norm prawnych może w ogóle powstać oraz czy byłoby w stanie przetrwać. Czym jest anarchizm? Myślenie o anarchizmie jako o jednym zestawie poglądów jest bardzo błędne. Ideologia ta cechuje się dużym zróżnicowaniem do tego stopnia, że niektóre jej odmiany wzajemnie się wykluczają. Możemy mówić o anarchizmie indywidualnym i kolektywistycznym, o anarchokomunizmie, o anarchosyndykalizmie, anarchizmie filozoficznym, egoistycznym, egzystencjalnym, feministycznym, religijnym, a nawet wegańskim. Chociaż nie jest to pełna lista, to i tak dzięki niej możemy wyraźnie dostrzec, jak bardzo zróżnicowana jest ta ideologia. Dlatego mówienie, że anarchizm to po prostu chęć stworzenia państwa bez władzy, okazuje się zbytnim uproszczeniem sprawy. Można jednak wskazać kilka ogólnych cech wspólnych dla wszystkich lub przynajmniej większości odmian anarchizmu. Najważniejszą jest postulowanie likwidacji państwa i prawa jako nienaturalnych i przemocowych form organizacji życia społecznego. Jak twierdził William Godwin, prekursor anarchizmu, nawet najlepszy rząd jest złem. Anarchiści uważają, że każda władza niszczy swoich obywateli, że władza państwowa jest w swojej istocie absolutna, a wojna to dla niej stan normalny. Jednocześnie człowieka postrzegają w sposób bardzo optymistyczny, jako jednostkę z natury dobrą, skłaniającą się do pokojowego i harmonijnego życia, a jednocześnie plastyczną i podatną na zepsucie, które przychodzi ze strony władzy. Dlaczego anarchistyczny raj nie istnieje? Pomimo wielu prób, nigdy nie udało się zbudować anarchistycznego państwa. Można zapytać, skoro anarchizm jest tak dobrym pomysłem na państwo, to dlaczego nie udało się wprowadzić go w życie? Najważniejszą z przyczyn porażki anarchistów była utopijność samej ideologii. Wbrew pozorom, anarchizm nie jest prymitywnym poglądem mówiącym, że wszystko nam wolno. Anarchiści odrzucali państwo i prawo, ponieważ zakładali, że człowiek pozbawiony opresji i kontroli sam zbuduje sobie wymarzoną przestrzeń do życia. Dlatego głównym celem anarchistów zawsze było zburzenie aktualnego ładu, ponieważ wierzyli, że wystarczy tylko usunąć przeszkody, a porządek społeczny samoistnie zamieni się w prawdziwy raj na ziemi. Pogląd taki bierze się głównie ze wspomnianego optymizmu w patrzeniu na człowieka. Anarchista uważa, że człowiek wyzwolony od władzy i prawa zechce nie tylko pozostać wolnym, ale także powstrzyma się od zniewalania innych ludzi. W rzeczywistości wyzwolony od władzy i zasad świat bardziej niż raj przypomina Gotham City z Batmana. W takim miejscu człowiek pozostaje całkowicie bezbronny, a na dodatek bez żadnych konsekwencji ktoś może go skrzywdzić. Angielski filozof Thomas Hobbes taką rzeczywistość określił jako stan natury, czyli stan wojny wszystkich ze wszystkimi. Ślepy zaułek anarchizmu. Anarchizm, usuwając władzę państwową, tworzy puste miejsce, które może być zajęte przez nową władzę, nierzadko mniej stabilną, a czasem nawet przestępczą lub radykalną. Anarchizm
nie oznacza w końcu tylko zniesienia władzy, ale także norm prawnych, a to niebezpiecznie zbliża anarchię do anomii, czyli stanu niepewności lub braku norm społecznych. Taki stan może skutkować m.in. dezorientacją jednostek, apatią, brakiem poczucia stabilności i wynikającym z tego paraliżującym lękiem oraz wzrostem zachowań dewiacyjnych i przestępczych. Ponadto w dobie internetu, który pozwala na dość dużą anonimowość i bezkarność, widzimy wyraźnie, że duży błąd anarchizmu tkwi w niewłaściwej ocenie natury ludzkiej. Ta być może wcale nie jest tak szlachetna, jakby chcieli tego anarchiści. Prawo ogranicza nie tylko porządnych obywateli, ale także potencjalnych przestępców. Anarchia nigdy nie odniesie sukcesu, ponieważ ludzie, aby móc cieszyć się wolnością, muszą wpierw posiadać poczucie bezpieczeństwa, które zapewnić im może tylko stabilna władza. Odnaleźć siebie to projekt edukacyjny, który proponuje nowe podejście do nauczania, nie zastępując tradycyjnych metod, ale uzupełniając je i dostosowując do nowoczesnych rozwiązań. Jest to swoisty booster, który pobudza zainteresowanie kulturą, historią, życiem społecznym, religią, ideologiami, psychologią czy finansami. Stworzyliśmy tę platformę z myślą o młodym pokoleniu, któremu coraz trudniej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Dlatego głównym trzonem tego przedsięwzięcia są filmy edukacyjne, które w prosty sposób poruszają ważne, trudne i często marginalizowane tematy. Wierzymy, że to właśnie od rzetelnej edukacji zaczyna się budowa silnego pokolenia, a co za tym idzie, silnego państwa i silnej cywilizacji. Oprócz tego wydaliśmy Encyklopedię Antykultury, która w przystępny sposób ukazuje młodym ludziom prawdziwe korzenie współczesnych ideologii i największe zagrożenia współczesności. Już dziś dołącz do społeczności Odnaleźć siebie i odkryj setki inspirujących materiałów, które poszerzą Twoją wiedzę i pomogą Ci zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Jeśli chcemy zbudować silną Polskę, musimy zacząć od edukacji.